Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i dzisiaj znów pogadamy sobie o Forzie Horizon 5, a jest o czym pogadać, bo wczoraj odbyła się konferencja Microsoftu na targach Gamescom, no i dostaliśmy sporą ilość ciekawostek, a sporo rozgrywki z samej gry, a tak więc usiądźcie sobie wygodnie, dostawcie koniecznie łapkę w górę, a ja postaram się wam pokazać wszystko to, a co wczoraj właśnie mieliśmy okazję zobaczyć a propos Forzy Horizon 5. Na samym początku twórcy postanowili podzielić się z nami oficjalną okładką do Forzy Horizon 5, czyli wychodzi na to, że te okładki, które widzieliśmy podczas składania preorderów, były tylko okładkami tymczasowymi. Natomiast na oficjalnej widzimy Mercedesa Project One oraz dwa Fordy Bronco. Jestem dosyć zdziwiony, że właśnie mamy dwa niemalże identyczne auta. Twórcy nie zdecydowali się na pokazanie nam trzech różnych aut. No i też nie ukrywam, że brakuje mi dosyć mocno wulkanu gdzieś tam w tle. Jest to na tyle charakterystyczny motyw związany z tą częścią Forzy, że myślałem, że właśnie go tutaj ujrzymy. Natomiast mamy dwie reprezentacje, offroad oraz wyścigi uliczne. Całkiem fajnie ta okładka wygląda. Widziałem na Instagramie, że większość z was oceniają na 7 na 10, 8 na 10. Jestem ciekawy, jak wy tutaj, widzowie na YouTubie, ją ocenicie, tak więc dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o niej sądzicie. Kolejną ciekawostką, jaką nam twórcy zaprezentowali, jest nowy pad związany z Forzą Horizon 5. Jak możecie zobaczyć, jest on w kolorystyce festiwalu oraz mamy bardzo fajny motyw, taki prześwitujący. Na tylnej klapce znajduje się też logo festiwalu Horizon. No i to by było w sumie tyle, jeśli chodzi o motywy właśnie z tą najnowszą osłoną Forzy. Jego cena w Polsce to około 280 zł, już można sobie składać preordery, natomiast premiera jest dopiero w okolicy premiery gry. A tak więc chwilkę jeszcze będziemy musieli na niego poczekać. Natomiast najciekawsze rzeczy działy się chwilę później, bo twórcy zdecydowali się na zaprezentowanie nam pierwszych 8 minut z początku Forzy Horizon 5 i powiem wam, zrobiło to na mnie przeogromne wrażenie. Wstęp wygląda niczym z Szybkich i Wściekłych. Jak widzicie, Ford Bronco jest tutaj zrzucany z samolotu i ląduje tuż przy wulkanie. W ogóle też wiele osób pytało mnie, czy będzie możliwość, aby obok tego wulkanu przejechać, kiedy jest aktywny. Tak więc jak widzicie na załączonym obrazku, jest to jak najbardziej widoczne. Widoczne jest też 30 FPS-ów. Też o to często pytaliście. Materiały są nagrywane w trybie grafiki, tak więc mamy wtedy 30 FPS-ów. Jest to bardzo mocno zauważalne właśnie na tym materiale chociażby, czy też innych wcześniejszych. Natomiast oczywiście będzie też, z tego co wiem, możliwość odpalenia gry w trybie wydajność i wtedy będziemy na takim Xboxie Series X mieli 60 klatek. Samych samochodów, które tutaj wyjeżdżają nam gdzieś z okolicy, nie będę analizował, bo praktycznie wszystkie te modele aut później zostały nam zaprezentowane już osobno, tak więc na nich skupimy się później. No i jak widzicie, tutaj mamy zjazd pokazany, zjazd z wulkanu pokazany z zupełnie innej perspektywy niż wcześniej. Wcześniej mieliśmy jakieś serpentyny, jakieś długie podjazdy. Tutaj, kiedy weźmiemy auto offroadowe, mamy bardzo szybki zjazd w dół. No i ten zjazd, jak widzicie, zakończył się tutaj wskoczeniem na arenę. Jest taki tor, a tych torów będzie w Forzie Horizon 5 kilka, między innymi tor uliczny. Tutaj mamy tor offroadowy, tak więc cieszy mnie, że ten motyw właśnie chociażby z The Crew 2 jest tutaj też właśnie dostępny, bo bardzo na to liczyłem. Był Ford Bronco, teraz jest Corvetta C8. Przepiękna tutaj kolorystyka tego auta. Cudownie ten samochód wygląda. No i po raz kolejny samochód tutaj ląduje na spadochronie, jak widzicie, i zmierza wprost w tą burzę piaskową. Tak wam wspominałem w przednich materiałach, ta burza piaskowa znajduje się w jakichś konkretnych miejscach, ona się nie przemieszcza, tak więc jak nie będziemy chcieli w nią wjechać, to możemy oczywiście wybrać sobie inną drogę, jakoś ją ominąć, ponieważ w środku, jak możecie zauważyć, widoczność jest praktycznie zerowa. Zdecydowanie wjazd w taką burzę musi być ciekawym doświadczeniem i już nie mogę się doczekać, aż pierwszy raz będę mógł przeżyć to na własnej skórze. Get a little rough.
Jako, że mamy w samej grze naprawdę ogromną ilość biomów, to też tutaj w tym wstępniaku będzie wiele aut nam tutaj zrzucanych właśnie w różne zakątki świata. To w ogóle sprawia, że według mnie ten wstęp jest jednym z najlepszych, jak nie w ogóle najlepszym wstępem do serii Forza Horizon. I powiem wam naprawdę, szczęka mi opadła, jak to zobaczyłem. Może się po raz kolejny powtórzę, ale naprawdę ta dżungla robi przepotężne wrażenie. Ten cały świat, im bardziej jest nam odkrywany, tym naprawdę widzę różnicę. Jak gram sobie czas do czasu w Forza Horizon 4, ten świat naprawdę nie jest aż tak bogaty w Forza Horizon 4 i myślę, że tak jak czwórka nam się dosyć szybko znudziła, jeśli chodzi o lokalizację, tak tutaj ta różnorodność biomów sprawi, że naprawdę przez długie lata będziemy się tą mapką zachwycali. No i na sam koniec wjeżdża nam tutaj Mercedes Project One. Mamy pustynię widoczną. Ta pustynia też, kurde, mimo że jest tutaj dosyć pusto, robi przeogromne wrażenie. Jak sobie teraz przejeżdżam w Forzie Horizon 4 obok tych takich fragmentów, gdzie mamy te wydmy, które kiedyś robiły na mnie wrażenie, a widzę taką pustynię przeogromną, to naprawdę po raz kolejny niebo a ziemia. Mercedes Project One wjeżdża na tą długą prostą, gdzie pewnie będziemy sobie rozgrywali jakieś wyścigi typu drag. No i tak właśnie kończy nam się ten pokaz pierwszych minut. Na mnie, tak jak już wcześniej wam mówiłem, zrobiło to ogromne wrażenie. Chyba najlepszy wstęp do serii Forza Horizon. Natomiast ciekawi mnie też, jakie są wasze wrażenia z tego wstępu, więc podzielcie się tym koniecznie w komentarzach. Dowiedzieliśmy się też, jakie auta będziemy mogli sobie wybrać na starcie. No i jak widzicie, jest tutaj Corvetta C8, Ford Bronco, który jest pokazany już chyba 50 raz na tej prezentacji, no oraz oczywiście Toyota Supra. Nie wiem jak wy, ale ja na 100% biorę Toyotę. Jestem ciekaw, jaki wy samochód tutaj sobie wybierzecie. Zakładam, że jakieś 70% graczy wybierze Toyotę, ale jestem ciekaw, jakie właśnie wy decyzje podejmiecie. Twórcy zdecydowali się na wybranie Forda Bronco, no i zabrali nas na taką, powiedzmy, krótką podróż tym autem na pierwsze zawody pokazowe. No i te zawody pokazowe to jest kolejna rzecz, która rozwaliła mnie na tej prezentacji mózg. Niestety dalsza część materiału jest troszeczkę gorszej jakości, ponieważ twórcy nie pokazywali nam wszystkich materiałów na pełnym ekranie, dodatkowo też w małym bitrate, więc musiałem to przeskalować do Full HD, tak abyście tutaj mieli wszystko na pełnym ekranie, natomiast no kosztem, wiadomo, jakości. W tym fragmencie wideo możemy przede wszystkim zobaczyć, jak wygląda wstęp do zawodu. Wygląda to zupełnie inaczej niż w czwórce. No i mamy Forda Escorta. Jest to auto, które widzieliśmy już w czwórce. Natomiast zwróćcie uwagę, że mamy tutaj założony body kit i jakby już to Ken Blokowskie malowanie, że tak powiem. Tak więc jest tutaj różnica zauważalna. No i tak jak wam mówiłem, sam wyścig rozwalił mi mózg, bo pierwsza rzecz, no to oczywiście Ford ściga się z samolotem, ale chwilę później zauważyłem, że mamy tam rywali podczas tego wyścigu, a jesteśmy tylko my oraz samolot, tak więc już wiedziałem, co się zaraz wydarzy. No i wyskakują nam motocykle z samolotu. Myślałem, że nic się więcej nie wydarzy, aż na sam koniec wlatuje koleś na wingsucie na metę, tak więc to pokazuje, że te zawody pokazowe są na znacznie wyższym poziomie niż zawody w Forzie Horizon 4 i no zdecydowanie napawa to optymizmem. W tych zawodach specjalnych też mogliśmy oczywiście zobaczyć duży fragment miasta, szczególnie zwróćcie uwagę na tą minimapkę, jak rozbudowane to miasto jest. Natomiast nadal boli mnie fakt, że to na dobrą sprawę będzie tylko jedyne miasteczko tego typu na całą mapę i wydaje mi się, że może nam tych takich motywów z miastem brakować. Natomiast zakładam właśnie, że są to ograniczenia spowodowane tym, że Forza wyjdzie też na konsolę poprzedniej generacji i dopiero pewnie w szóstce będzie to wszystko robione na znacznie większą skalę. Jak możecie zobaczyć w tym fragmencie wideo, obok prędkościomierza mamy taką
taką specjalną ikonkę, która pojawi się przy autach, które mają jakieś rzeczy, które będziemy sobie mogli modyfikować w trybie swobodnym. O tym już wam wspominałem wcześniej, że właśnie za pomocą wduszonego analoga będziemy mogli pewnych zmian w aucie dokonywać. Między innymi w przypadku tego Mercedesa Project One będzie to obniżenie, wyciągnięcie spoileru. No a w przypadku aut typu Cabrio właśnie w ten sam sposób będziemy mogli sobie założyć lub też zdjąć dach. W późniejszej części zostały nam zaprezentowane nowe auta, chociaż na dobrą sprawę pojawiły nam się tylko trzy takie zupełnie nowe auta, których nie widzieliśmy wcześniej. Przynajmniej ja ich nie widziałem i jest to Ford Escort MK1. Widać według mnie już od samego początku, chociaż no mówię, jakość jest słaba, że ten samochód widać, że to jest nowy model w grze po prostu. Wygląda naprawdę bardzo ładnie i ta ilość detali robi wrażenie. Wrażenie też zdecydowanie zrobił przepotężny Ford F450. Jest to naprawdę przeogromny pick-up, taka powiedzmy mała ciężarówka i w prezentacji tego auta mogliśmy zobaczyć jeden mały szczególik, który wychwyciłem od razu, a mianowicie zupełnie inaczej w tego typu ciężkich pojazdach piszą opony podczas hamowania czy gdzieś tam jakiegoś poślizgu. Zresztą sami posłuchajcie. This is one of my favorite areas to, Jest to właśnie różnica, o której nam twórcy wspominali jakiś czas temu i też wam mówiłem o tym w poprzednich materiałach, że właśnie też oprócz dźwięków samych aut będą różnice właśnie w oponach, w dźwięku opon. A tak więc taki mały, fajny szczególik, który mogliśmy wychwycić. Oprócz tych dwóch zupełnie nowych samochodów, które nam zaprezentowano, pokazali też oczywiście auta, które mogliśmy zobaczyć już gdzieś tam albo w tle, gdzieś obok przejeżdżające, albo gdzieś tam w krótkich fragmentach poprzednich gameplayów. I jest to oczywiście chociażby Porsche Macan w wersji Rally. Brakowało mi tylko właśnie podczas prezentacji tych aut, że nie pokazali nam wnętrza właśnie tego auta, chociażby jakiś prędkościomierzy. Ja takie szczegóły zawsze sobie lubię obejrzeć, więc dziwi mnie, że właśnie pokazali auta, które już gdzieś tam mieliśmy okazję zobaczyć i to jeszcze w takiej krótkiej formie, no ale zakładam, że ograniczenia czasowe też tutaj zrobiły swoje. No, mogliśmy też zobaczyć w dużym stopniu Forda Bronco R, znowu Ford Bronco, tak, zgadza się, jest to wersja R Concept. Widzieliśmy go chyba tylko przez kilka sekund w tej jeździe po wulkanie. Tutaj natomiast, jak widzicie, szerzej ten samochód został nam zaprezentowany. Jest naprawdę przepotężny i pewnie będzie jednym z tych modeli aut, którym będę chciał pośmigać jak najszybciej. Niestety nie pokazali nam twórcy Tesli, ja cały czas sobie robię nadzieję, że ona się pojawi w Forzie Horizon 5. Natomiast pokazali nam elektryka od Porsche. Jak widzicie, tutaj też niestety nic oprócz pokazania auta z trzeciej perspektywy nie zobaczyliśmy. Nie ma ukazanego wnętrza, tylko to, co widzicie aktualnie na ekranie. Na sam koniec został nam pokazany samochód, którego widzieliśmy już chyba w formie grafik właśnie w internecie. Jest to Sierra Cars z 2021 roku, czyli taki buggy bardziej, który bardzo przypomina mi ten samochód, który pojawił się w paczce aut z Hot Wheelsów. No i to by było, moi drodzy, tyle, jeśli chodzi o te najistotniejsze informacje z prezentacji. Myślę, że ten pierwszy 8-minutowy gameplay z gry zrobił naprawdę przepotężne wrażenie, a potem dodatkowo jeszcze te zawody pokazałem. To, powiem wam, zdecydowanie zrobiło wrażenie. Jestem ciekaw, co wy sądzicie o tym wszystkim, jak wam się ta prezentacja podobała, co najbardziej wam się podobało, jakie są wasze wrażenia, czy tak samo jak ja jaracie się tą Forza Horizon 5 i widząc kolejne materiały, kolejne i kolejne, już nie możecie doczekać się, kiedy zagracie sami właśnie w ten tytuł. Szykuje nam się naprawdę bardzo ciekawa przygoda. Będziemy mieć ogromną mapkę, która została nam zaprezentowana nie tak dawno, bo 2 tygodnie temu. Wybaczcie, że nie było filmu na ten temat, ale byłem wtedy na wakacjach dosyć długich, tak więc nie mogłem dla was takiego materiału nagrać. Chociaż jeśli chcielibyście, to mógłbym nagrać dla was materiał z taką szczegółową analizą mapy. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć, czyli mały powrót do prezentacji sprzed 2 tygodni. No i tak jak mówię, dzielcie się swoimi wrażeniami, jak jakieś ciekawostki wyłapaliście w tej prezentacji, które mi umknęły, też piszcie komentarze na ten temat. No a teraz to by było tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!